Spektakl jest po prostu o życiu, o małżeństwie, pokazany w sposób absolutnie komediowy, sympatyczny, humorystyczny, ciepły, ale myślę też, że troszeczkę przewrotny. Także każdy sobie z nas znajdzie coś w tym spektaklu, prawda, miłego albo niemiłego. Nie? To jest tak trochę ze spektaklami, że w gruncie rzeczy to widzowie decydują, o czym one są. Mam taką nadzieję, że każdy widz, który spektakl obejrzał, albo który dopiero go obejrzy, będzie mógł sobie powiedzieć, co właśnie zobaczył, do jakich refleksji go to zachęciło, czy zobaczył tam jakieś sytuacje ze swojego życia w krzywym zwierciadle, a może się wzruszył. Nie wiem, im dłużej żyję, tym mniej mam w sobie przekonania, że mogę cokolwiek ludziom narzucać. Raczej traktuję ten zawód jako stwarzanie możliwości do myślenia i do refleksji. Premiera cudowna, humor, który absolutnie jest trafiony w dziesiątkę, totalnie moje klimaty, więc jestem i uradowany i trochę taki wzruszony sytuacją. To będzie tytuł taki, na który na pewno publiczność będzie przychodziła, także trzymam mocno kciuki i jestem pod dużym wrażeniem. Czy w tak trudnym czasie trudno gra się komedię? Ja uwielbiam grać komedię. Komedia jest moją pasją, moim życiem. Jako aktorka tak najbardziej czuję się aktorką komediową, więc jest dobrze. Czas na granie komedii? No, nie ukrywam, że mieliśmy wątpliwości. Mnie się tak złożyło, że grałem 25, 6, więc zaraz po agresji Rosjan na Ukrainę i potem jeszcze wiele, wiele razy. Na początku to wyglądało troszkę inaczej, bo zadawaliśmy sobie pytania, co to się w ogóle dzieje, prawda? No i wiadomo, że trzeba było grać. Wychodziliśmy wtedy z flagami, jakoś okazując swoje wsparcie. Potem ta pomoc zaczęła znajdować już bardziej zorganizowane drogi, ścieżki, kanały. A widzowie pomogli nam znaleźć odpowiedź na pytanie, które pani zadała. To znaczy właśnie reakcje widzów są odpowiedzią, że trzeba grać komedię, bo każdy właściwie może jest nawet tak, że im trudniejsze, im bardziej paskudne są czasy, tym bardziej potrzebujemy chwili oderwania się od nich. I komedia, co by nie mówić, no jest okazją do tego.